Siemanko, słuchajcie, było już na tym kanale ściganie w cross country, było ściganie w enduro, było ściganie w przełajach, było ściganie w downhillu, no i były nawet jazdki na dircie, ale nie było jeszcze ścigania przez internet i właśnie to będziemy dzisiaj robić. Także na razie logujemy się do Zwifta, póki co byle gdzie. Wyścig zaczyna się za 32 minuty, ale można dołączyć na pół godziny przed nim, co jest o tyle istotne, że na Zwifcie kolejność startowa jest ustawiana po prostu według tego, kto się pierwszy zaloguje, także nie ma znaczenia wasz level, nie ma znaczenia jakieś tam wasze doświadczenia, jakieś tam rankingi, żadne takie rzeczy. Po prostu kto pierwszy kliknie, kto pierwszy wejdzie, ten stoi wyżej, także zostały 2 minutki niecałe i powinno zaraz wyskoczyć powiadomienie. Także jadę sobie póki co przed siebie. No jeszcze minuta. Czekamy. Czekamy. Ja już sobie najadę kursorem w dobre miejsce. Rany, powiem wam, przypominają mi się czasy, jak grałem jakoś tak bardziej intensywnie w jakieś... O, jest, jest, patrzcie, pyk. Uwaga. Przenosimy się właśnie do eventu i jesteśmy. Już jest 10, ale jest pierwszy rząd. I teraz teoretycznie można zrobić taki myk, że można się wylogować. Jeszcze tylko na wszelki wypadek zobaczę, czy to... Ale nie, no jesteśmy. Zaryzykuję, przetestuję to, co czytałem, co widziałem w internecie, że teoretycznie można się teraz z tego eventu wylogować. Proszę bardzo. I zobaczymy, czy to działa. Albo zadziała, albo będzie śmiesznie, będziecie się mogli ze mnie pośmiać, ale wszyscy w necie twierdzą, że można teraz sobie zrobić tak, wejść na te pół godzinki, gdzie się chce. Także sobie wejdziemy na przykład tutaj i zamiast stać tam pół godziny i kręcić w miejscu, to przy okazji zrobimy sobie jakąś traskę. I w teorii jeszcze przed rozpoczęciem wyścigu można sobie tam normalnie wejść i dalej będę w pierwszym rzędzie. Także zobaczymy, albo ten pierwszy rząd mi utrzyma, albo mnie wywali na koniec. Ale no, widziałem jakieś filmiki na YouTubie, widziałem artykuły na jakichś anglojęzycznych stronach, rzetelnych niby, że powinno to działać. Także przetestujemy to na mojej skórze i się okaże za 28 minut. Odliczanie tam w dole leci, także ja robię rozgrzewkę i widzimy się potem. O, może będzie teraz słychać, jakie śmieszne odgłosy wydaje ten trenażer, jak się jedzie po szutrze. Za pierwszym razem myślałem, że on się po prostu zepsuł, ale nic z tych rzeczy, po prostu to jest ta funkcja imitowania nawierzchni. I on tak właśnie śmiesznie teraz szumi. Fajny bajer, aczkolwiek właśnie na żwirze dziwny jest ten odgłos. Na bruku jest bardzo realistycznie. Tam rzeczywiście to brzmi i czuć to tak jak w realu. O, teraz jedziemy po bruku i tak fajnie stuka. Naprawdę jak na kostce i czuć wibracje pod stopami, także śmieszne. Dobra, uwaga, wbijamy tam znowu. Ciach. Co się wydarzy? Co się wydarzy? No patrzcie, dalej pierwszy rząd. Czyli rzeczywiście działa. Podejrzewam, że jak ktoś jest takim porządnym graczem, to zna. Ale może nie wszyscy znają, także jakby co, jakbyście się kiedyś chcieli ścigać na Zwifcie, no to jak widać, wystarczy, że sobie wejdziecie raz, potem się można wylogować i wrócić już przed samym startem, także fajna sprawa. Ostatnio na przykład o tym nie wiedziałem. Już 106 osób jest. 107, także cały czas wbijają. Wygląda na to, że znowu będzie niezła frekwencja. 110. Nieźle, nieźle. I jak też już pewnie widzicie na ekranie, dzisiaj ścigamy się na Innsbruck Ringu. Robimy 4 kółka. Każde okrążenie ma chyba niecałe 9 km, także tam coś wychodzi około 36 łącznie.
Także będzie dzisiaj szybko i będzie krótko. Nie miałem jeszcze okazji w ogóle jeździć po tej trasie, bo ona z tego co wiem jest dostępna tylko na eventy. Także nie da się tak po prostu wejść. Chyba że przez meetupa, ale nie próbowałem. No w każdym razie nie jeździłem. Także standardowo jadę na ślepo. No i że tak powiem, carpe diem. Dobra, uwaga. 10 sekund do startu. I już trzeba zacząć kręcić teraz. Mocno. Żeby nie zostać. Dla osób niewtajemniczonych powiem od razu, że na Zwifcie, podobnie troszeczkę jak w rzeczywistym świecie, działa efekt draftu, tunelu aerodynamicznego, a co za tym idzie, jadąc za kimś w peletonie, mamy po prostu lżej, bo tak jakby nie mamy oporu aerodynamicznego, a że trasa w Innsbrucku praktycznie w całości jest płaska, poza jedną górką, którą potem zobaczycie, no to moją taktyką było po prostu trzymać się w peletonie, nie wychylać i oszczędzać energię. I taka ciekawostka, to czy jedziemy w czyimś drafcie czy nie, można rozpoznać po tym, jak jest ułożony nasz awatar. Jeżeli jedzie w górnym chwycie, jest taki wyprostowany, to znaczy, że jedzie za kimś. Jeżeli schodzi na dolny chwyt, to znaczy, że po prostu ten draft już nie działa, że jedziemy z przodu i mamy zwiększony opór. A teraz właśnie wjechaliśmy na tą taką jedyną na trasie górkę na jakieś 45 sekund być może. No i tutaj naprawdę co okrążenie szedł ogień, ale to już zobaczycie. Zobaczycie po prostu na transmisji z wyścigu. No tak mogę jechać, 200 watów, 3 na kilogram, spoko te wyścigi. Dobra, słuchajcie, pierwsze kółko za nami, jest dobrze, bo jeszcze nie odpadłem, także to już jest jakiś mały sukces dnia dzisiejszego. No i zobaczymy, co tam się będzie działo. Generalnie na trasie jest praktycznie rzecz biorąc tylko ta jedna góreczka, na której idzie potworny ogień, ale to jest górka tam na chyba na 30 sekund, coś koło tego. A tak to jest płasko, także generalnie nikt sobie nie zawraca głowy jakimiś akcjami na tym płaskim. Przynajmniej na razie, bo to i tak by nic nie dało i by go zaraz peleton skasował. Także podejrzewam, że tak se przejedziemy 3 kółka, a na czwartym ewentualnie coś tam się zadzieje. Tak sobie to wyobrażam przynajmniej, aczkolwiek nie mam zielonego pojęcia, jak się to skończy. No byle nie odpaść na tej jednej górce i będzie spoko. Na każdym prestiżowym i wielkim kolarskim wyścigu musi być również chwilka dla sponsorów. Także teraz moment dla sponsora dzisiejszego odcinka, czyli Taxa. I przypomnę tylko, że trenażer, na którym ja natukłem w tym roku chyba już z 1500 km w wirtualnym świecie oraz startowałem dzisiaj i w ostatnich zawodach, to Tax Neo 2T Smart, czyli topowy model z gamy Taxa. Naprawdę mega, mega sprzęt. Więcej na jego temat możecie obejrzeć sobie w ostatnim filmie poświęconym wirtualnemu kolarstwu i wszystkim, co z nim związane. Ja tylko przypomnę najważniejsze cechy, które się mi w nim podobają. Pierwsze, obsługuje moc do 2200 W, czyli naprawdę no, mega, mega tu jest duży zapas i ciężko mi sobie wyobrazić kogoś, kto byłby w stanie wykręcić więcej. Po drugie, oferuje delikatne ruchy roweru na boki. To jest taki naprawdę drobny szczegół, ale mega fajnie wpływa na odczucia z jazdy. Kiedy stajemy w korby, ten rower zachowuje się bardziej jak w realu. Nie jest taki stuprocentowo sztywny, ale ma taki lekki luz, pozwala pracować to pod ciałem. Po trzecie,
oferuje możliwość symulacji nawierzchni. To również jest bajer, może treningowo nie ma wielkiego znaczenia, ale fajnie zwiększa imersję, kiedy sobie na Zwifcie jedziemy po kostce brukowej. Fajnie nam tam to po prostu symuluje, czujemy jak delikatnie wibruje i naprawdę fajnie to zwiększa imersję jazdy. Po czwarte, jest naprawdę mega cichy. Tak naprawdę, jak możecie sobie usłyszeć na nagraniach, pracuje ciszej albo w najgorszym razie tak samo jak napęd roweru. W każdym razie nawet na filmach nie słychać samego trenażera, słychać tylko jak łańcuch jeździ po kasecie. Także to jest na pewno fajna sprawa, jeśli ktoś mieszka, nie wiem, w bloku, jeśli ktoś mieszka w większej rodzinie, to nie przeszkadza innym jeżdżąc. Do tego TAX oferuje także swoją platformę treningową, gdzie można jeździć po wirtualnych trasach fotorealistycznych, można rzec opartych na bazie wideo, można konstruować swoje treningi, można wykorzystywać gotowe, zaoferowane przez nich plany treningowe i można również przekształcać w wirtualne trasy swoje własne, prawdziwe, wgrać po prostu jakiegoś GPX-a ze Strawy czy innego urządzenia i zrobić na tej podstawie swoją wirtualną trasę z przewyższeniami odwzorowanymi właśnie w wirtualnym świecie, ale na ten temat już więcej możecie sobie obejrzeć w ostatnim filmie. To był moment dla sponsora, a teraz wracamy na trasę. No to uwaga, powtórka. No teraz poszło lepiej. No i spoko. Następne kółko z głowy. Uwaga, zrobimy jakiś dobry czas. No dwa kółka w 23 minuty, także jeszcze szybciej niż myślałem. Rzućcie teraz okiem na minimapkę w prawym górnym rogu i zauważcie, że właśnie od peletonu urwała się taka mała ucieczka, tam były dwie lub trzy osoby. No i zaraz zobaczymy, jak daleko ujadą. Teraz właśnie na czacie poszedł sygnał w najlepszym do tego miejscu, czyli na końcówce zjazdu, kiedy peleton jest napędzony i przechodzi na płaskie i tak naprawdę ci uciekinierzy no, byli bez szans, wystarczyło delikatnie podkręcić tempo i zaraz zostaną skasowani.
No to już była ciekawsza akcja. Jak widzicie, ucieczka przejechała w ucieczce praktycznie całe kółko, ale i tak polegli. Niestety, siła peletonu jest potężna. Mamy początek ostatniego okrążenia i właśnie w tym momencie oderwał się pojedynczy uciekinier, co widać właśnie na minimapie. Chwilę później skoczyła natomiast druga osoba, prawdopodobnie z zamiarem dospawania do tej pierwszej, i tak naprawdę nikt za nimi nie ruszył, cały peleton jechał sobie razem, a tych dwóch uciekinierów no widocznie chciało jechać na solo aż do mety. Do mety zostało już ostatnie 2 km, także nie będę już tego ciął. Zostawię całą końcówkę naraz, bo właśnie w końcówce najwięcej się działo. I jak widać, przed nami cały czas ci uciekinierzy jadą, a że naprawdę już jest niedaleko, no to mieli cały czas szansę do tej mety dojechać. Można powiedzieć, zaczęło się robić nieco groźnie, bo peleton może troszeczkę przyspieszył, ale to nie było jakieś dramatyczne zwiększenie tempa. Także naprawdę końcówka była ciekawa. Oni są już tam za mostem, jak widać, cały czas uciekają, jadą do tej mety. No i teraz na ostatnie 1,5 km ja zamilknę, posłuchacie sobie jak dyszę i zobaczycie, co tam się zaraz podzieje. A było naprawdę ciekawie i powiem jeszcze, że tam w międzyczasie mijamy zdublowanych zawodników, także te kropeczki na minimapie mogą się trochę mieszać, ale właśnie tam były również osoby, które kończyły poprzednie kółko. No, wyszło, wyszedł mój kompletny brak doświadczenia.
Jak widzicie, na koniec mnie pięknie porobili, bo delikatnie za wcześnie zacząłem i brakło prądu, ale generalnie było fajnie. Co tu dużo mówić, na Zwifcie kluczowe są dwie rzeczy, oczywiście moc, ale też taktyka, umiejętność odnalezienia się w tłumie, wyczucia tego peletonu, wyczucia tej bezwładności, jak to działa, no i właśnie takie doświadczenie. Kiedy pójść, żeby było dobrze, ani nie za wcześnie, ani nie za późno. U mnie dzisiaj było za wcześnie. Ale generalnie fajny trening, fajna zabawa. Także co, teraz jeszcze jakiś rozjeździk. Myślę, z pół godzinki sobie pokręcę. I na dzisiaj tyle. No jak przed chwilą widzieliście w końcówce, pięknie wprost pokazałem, jak nie powinno się tego robić. Myślę, że pośpieszyłem się tak o 200-250 metrów. Gdybym później zaczął ten sprint, a nie wyrywał się tak jak głupek, to myślę, że tam top 15, może nawet troszeczkę wyżej byłoby realnie do zrobienia. Ale no cóż, ktoś tym frajerem i takim kolarskim młodzikiem musiał być, także dzisiaj byłem nim ja. Wiecie, no zrobiłem to specjalnie, żebyście widzieli, żebyście mieli taki przykład, jak tego nie robić. To było wszystko na cele edukacyjne. No ale tak już naprawdę mówiąc, no to właśnie kluczem do rywalizacji na Zwifcie jest po pierwsze oczywiście no, generowanie dużej mocy, ale po drugie właśnie taktyka i takie doświadczenie, umiejętność wyczucia, kiedy atakować, kiedy nie atakować, odnalezienie się w tłumie, wyczucie tego draftu, o czym już mówiłem wcześniej, żeby się nie wychylać za bardzo z tej grupy, żeby jak najwięcej energii móc oszczędzić, no ale niestety, żeby się tego wszystkiego nauczyć, trzeba troszkę czasu spędzić na jeżdżeniu i również na ściganiu. W tym roku, w tym sezonie, nie wiem, czy będzie jeszcze okazja wystartować na Zwifcie, ale w przyszłym na pewno wrócę mądrzejszy o swoje doświadczenia, także słuchajcie, na jesieni już tam szykujcie tyłki, bo będzie rewanż. I tym akcentem zakończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobał, mimo tego, że dość wirtualne ściganie, to jednak były emocje, a przynajmniej ja się całkiem dobrze bawiłem. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!